Z zapowiedzią przestrzegania układów helsińskich. Fabryka maszyn rolniczych Agromet w Strzelcach Opolskich rozpoczęła produkcję nowego typu kombajnu do zbioru ziemniaków. Duża ich część weźmie udział w tegorocznej akcji wykopkowej. Istotne jest to, że kombajn ten może współpracować z ciągnikami mniejszej mocy. W tym roku wyprodukujemy 900 z tych kombajnów. Fabryka Inofama w Inowrocławiu, znany w kraju producent maszyn rolniczych, jest również coraz bardziej liczącym się eksporterem. Wzrasta w tym roku ilość sprzedawanych do Związku Radzieckiego zasobników dozujących do słomy wraz z dmuchawą do transportu pneumatycznego. Na urządzenia te w kraju nie było popytu. Związek Radziecki zamówił 400 kompletów zasobników i dmuchaw, a na czwarty kwartał 150 dalszych w wersji zmodernizowanej. Pan coś na gdzie tak bardzo mi trzeba twojego zapadła. Bym to łamła. A co ty,
Duża ich część weźmie udział w tegorocznej akcji wykopkowej. Istotne jest to, że kombajn ten może współpracować z ciągnikami mniejszej mocy. W tym roku wyprodukujemy 900 tych kombajnów. Fabryka Inofama w Inowrocławiu, znany w kraju producent maszyn rolniczych, jest również coraz bardziej liczącym się eksporterem. Wzrasta w tym roku ilość sprzedawanych do Związku Radzieckiego zasobników. Proszę pana, tutaj nie ma zobaczy, na budowę, reportaż, gdzie ja tam mam? Zaraz. Wie pan, tu, w tym artykule, tu jest, dobre, to jest, pan to pan napisał, dobrze. I proszę sobie... Matter of fact, let's hit myself in the head with the phone. Well, I'm all right. Listen, Stella. Zadowalające. I nie pojawiły się braki zaopatrzeniowe na rynku. Dba o to sektor. Dzień dobry państwu. Jesteśmy na budowie 5 kombinatu budowlanego, który stawia właśnie to osiedle, które tutaj widzimy po prawej stronie. Ci robotnicy właśnie wnoszą kolory pery, na drugiej piętro my będziemy obserwowali ich pracę bardzo ciężką, jak oni te kolory pery targają w co piętro, to są te kolory pery. Tu nas po lewej stronie zobaczymy właśnie, będą leżały rury, które my zalepimy i nie będzie żadnych rotet, gdzie rury mają dziury, ale te, oto właśnie te rury leżą tutaj i te rury będziemy docili i je wstawiali do tych bloków. Będą wspaniale te worki funkcjonowały. Teraz zobaczymy wypełniarz Kędzia, Jan, Józef i Malinowski. Oni tam pracują teraz na 10 piętrze. Jarku, widzimy go na 10 piętrze.
nie trzeba z niego stawia to obce, tam właściwie teraz będziemy wypadali na okno i będziemy tutaj w razie obserwowali, jak weteniarze, zbrojarze kogo leją beton przez te okna i jedna ciężarówka leci, druga ciężarówka leci, wypełnione po brzegi piaskiem, betonem, wszystkim, co nam jest. Wszystkiego, żeby tutaj stawiać te bloki właśnie, które będą stałe i w tych blokach my będziemy mieszkali, ale to nie będziemy nas bijali baraki, które właśnie są zburzone, znaczy one stoją, ale będą zburzone, może nie mogą tutaj będą to jakieś leże, to jest właśnie złom, które będziemy korzystane w tych barakach, bo go sprzedamy, będziemy tutaj mieli z tego złomu te baraki, odzysk złomu na baraki, a te bloki na bardzo opróżnimy, tam nikt nie będzie mieszkał, to będzie wielka kojenie przed nami, to jest ona mniej zasadne baraki, tu. Właśnie chodzi. Niech pan pamięta. Tak dalej. Niech pan pamięta.
ach, mama, ach, bobo, go, go. Ach, nana, ach, mama, ach, bobo, go, go. Widzę, co to wideo, foto, ekspres, lotek i kliker, młotek. Ach, lotek, młotek. Państwu, znajdujemy się na mecie pierwszego etapu, to jest meta. Przepraszam, czy jak to jest, czy pani wie, jak to jest naprawdę z tą sprawą tam właśnie, co widać? Nie wie pan, to niczego nie brakuje, ja wszystko kupiłam. Sprawa była naprawdę poważnie wzięta z tym Sokratesem, co tam było. Przypuszczam, wie pan, że to wszystko musi być prawda, no bo tak wyglądało, że no tak pokazywali. Jak to jest? No jak pokazują, to wie pan, no pokazują i chyba tak jak pokazują, tak jest, no bo jak pokazują, wie pan, no to no, przypuszczam, że jednak... A oni chyba mają rację? Wie pan, tu mój syn występuje i ja może tak... No, on jedzie, kręci mu się tak, że... A, no bardzo... No chodź pan, panie, chodź pan, panie, co jest, no chodź pan.
No jak tutaj przyjechaliśmy, o tu 45. Tak. Ależ oczywiście, oczywiście, oczywiście. Jest bardzo dobra, tak. Bardzo dobra jest, bardzo jest, lepsza. Jest o wiele lepsza jest. Lepsza, o wiele lepsza jest. Tak. Jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że znajdujemy się w centrum miasta, to nasze pytanie będzie brzmiało i nasza odpowiedź będzie brzmiała, co pan dzisiaj zrobi z tą sprawą, którą pan ma po południu? Proszę pana, tak jak widać. Dziękuję bardzo. Książkę, którą właśnie pan będzie oglądał teraz, tą książkę, którą pan będzie? Ja tylko zimową porą. Co będzie? Co będzie? A, panie, sam liście pożółkły, to wszystko to w ogóle jest już... A co będzie dalej? A, tam panie. Jak ta sytuacja wygląda? Czy pan wie, jak ta sytuacja wygląda? Tak. Czy pan wie, jak ta sytuacja wygląda? Nie. Czy pan wie, ale czy pan mi odpowie? Jednostek Wojska Polskiego, Armii Radzieckiej i Narodowej Armii Ludowej NRD pod kryptonimem Przyjaźń 84. Międzysojusznicze manewry stanowiły kolejny etap współdziałania bojowego. Tak, pani i proszę, pani tutaj, proszę ze mną. Widzi pan, nas robi zupełnie inaczej, trzeba ratować sytuację. O nie, nie żyje. Na do rysku, to no jak to rysku? Widzi pan, co to jest na końcu? Proszę, proszę wstać, proszę wyjść. Na razie gminę. To jest pełno. Proszę bardzo. To jest pełno. Pani pozwoli, pani pozwoli. Planes flying low, the closeness and darkness of the air raid shelters, the smell of rubber from gas masks,
The long train trip into the interior with Nazi planes dropping bombs around us. The cold, the hunger, the studies in ice-cold classrooms, the fainting spells at school because stomachs were empty, the endless craving for something to eat. I can never forget what our victory over fascism cost us in terms of sacrifice and heroism. I remember reading my verses in an army hospital overflowing with unwounded. This was the reason I joined the noble support of poetry. This one childhood gave me and my generation what is most important, believe.